en présence des anges. Pour toi je veux chanter, Seigneur, face aux anges, je psalme dirai, je rends grâce à ton nom. Pour toi je psalme dirai. Słuchamy tego ciągu o proroku Eliaszu, o tej jego trosce, gorliwości o to, żeby służyć tylko i wyłącznie Panu Bogu, tym człowieku, który mógłby właśnie być nazwany człowiekiem słowa. On miał słowo, podczas gdy wszyscy inni nie mieli. To jest cały problem tego bałwochwalstwa. Mieć słowo albo tego słowa nie mieć. Słowo Boże, Pan Bóg nie rozróżnia ludzi, nie dzieli ludzi na ateistów i wierzących. A wśród tych wierzących, jeszcze wierzących w tego Pana Boga czy w innego. Biblia daje zupełnie inny podział. Albo wierzysz w Boga żywego i prawdziwego, w Boga jedynego, Adonai Echad, albo jesteś bałwochwalcą. To jest biblijny, a więc jedyny słuszny podział. Albo jesteśmy przy Panu Bogu, przy Jego Słowie, albo jesteśmy bałwochwalcami. I myślę, że ten podział to zupełnie inaczej przebiega, niżeli ten podział w świecie, że przebiega też i przez zakony, przez nasze wspólnoty. Jak widać, być wiernym Panu Bogu nie jest sprawą łatwą, prostą i samozrozumiałą. Eliasz, przynajmniej tak o sobie myśli, że jest jedyny sprawiedliwy, chociaż prawdą to nie jest, bo gdybyśmy czytali po kolei, ten 18 rozdział mówi o tym, że ten jeden z służących Achaba był człowiekiem sprawiedliwym i ukrył 100 proroków Jahwe w dwóch jaskiniach, a więc oprócz Eliasza byli jeszcze prorocy pańscy, z tym, że mieli inne zadanie. To Eliasz miał to zadanie właśnie głosić, wychodzić, ukrywać się, zsyłać suszę. Tamci mieli inne zadanie, przechować się, być wiernym Panu Bogu. Ale Eliaszowi się wydaje, jak i nam czasem, że my jesteśmy jedyni sprawiedliwi, że cały świat już jest pogrążony w chaosie, tylko jeszcze my wierzymy słusznie. Ale wcale to prawdą być nie musi. Jeśli widzimy też tą rozprawę, jaką Eliasz prowadzi z prorokami Baala, tą rozprawę, którą wygrywa, gdzie Pan Bóg sam się objawia jako Bóg Eliasza. I to jest też trochę, myślę, kontynuacja tego słowa Ewangelii z wczoraj. Bo wczoraj było powiedziane, że macie być światłem. Jeśli będziecie światłem, to też jest pewna posługa wobec innych. I tutaj słyszeliśmy właśnie tą sytuację, że ci ludzie, którzy stoją, tacy rozchwiani, stoją, patrzą. Wydaje się, że są tylko widzami tego całego spektaklu, który urządza Eliasz, tej walki o ogień. Że są tacy podzieleni i Eliasz im to wyrzuca, ale w momencie, kiedy Pan Bóg interweniuje, to właśnie ci ludzie pochwycą proroku Baala i zabiją nad potokiem Kiszon. Nie wiadomo, czy wszystkich 450 proroków Baala, 400 Aszery. Trochę ich było. Jedna wielka jatka, która się tam nad tym potokiem dokonała. Ale właśnie tym punktem takim, który zmienił ich życie, był Eliasz. Nie? Jego słowo, jego odwaga. No bo wszyscy się bali w ogóle też temu Achabowi, królowi pokazać na oczy, a Eliasz to zrobił.
naraził swoje życie, złożył tę ofiarę i dzięki temu ci ludzie, którzy byli tacy chwiejni, może i było to oskarżyć, oskarżył go to Eliasz, ale ostatecznie to oni wzięli potem inicjatywę w swoje ręce i wybili tych proroków. To jest pytanie o naszą gorliwość, o nasze zaangażowanie, o nasze bycie rzeczywiście przy Panu Bogu. Bo możemy się wkurzać na dzisiejszy świat, na ludzi, na Kościół, na uziębłość i tak dalej, i tak dalej. Ale problem jest ciągle w nas. Że nie może, że są tacy oziębli, bo w nas nie ma ducha, bo w nas nie ma ognia, bo w nas nie ma tej jasności, na jaką stać był Eliasza. My nie jesteśmy światłem i solą, dlatego też nie zapalamy innych. Ci Chrystus kontynuuje to słowo, mówiąc o tym, że przyszedł przynieść prawo i proroków i przyszedł je wypełnić, a nie znieść. To słowo jest bardzo mocne dla nas dzisiaj. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek, może i były, może przesadzam, ale czy były kiedykolwiek takie zakusy na to, żeby Słowo Boże zmiękczać, przestawiać i to w Kościele, i to od najwyższych, od góry. To trzeba dzisiaj rozumieć inaczej. Dzisiaj sytuacja jest taka. Komisja kardynałów, która na synodzie o rodzinie mówi, ale musimy wziąć przecież pod uwagę to, że dzisiaj sytuacja jest taka, że w naszym gremium na 10 kardynałów 7 jest z rodzin rozbitych, więc to jest punkt wyjścia, że taka jest sytuacja w świecie. A kogo to obchodzi, jaka jest sytuacja w świecie? Nas obchodzi jedno, co powiedział na ten temat Chrystus. To jest punkt wyjścia i dojścia. Jego słowo. A nie teraz, im więcej zła, im więcej syfu, im więcej perwersji w świecie, to my musimy się też z tym oswoić i to zaakceptować i według tego żyć. Nie, my mamy mieć swoją wizję. Tą wizję, która będzie też prowadzić do tego ostracyzmu, do odrzucenia, do tego, że będziemy zabijani, tak jak byli ci prorocy Jahwe zabijani w czasach Eliasza. Został sam jeden, ale trzymał się tego słowa. Nie powiedzieć, że wobec tego, żeby teraz ratować religię Jahwe, bo ja jestem ostatni, to teraz muszę jakoś przetrwać. Nie, to mamy zostawić Panu Bogu, a sami mamy się trzymać słowa. I to we wszystkim. Ani jedna jota, ani jedna kreska. Powiedział Chrystus, żeby nikogo nie nazywać Ojcem. No to się trzymajmy tego. A myśmy w Kościele uczynili ojcaszków, matusie, Bóg wie, cudawianki, nie? No bo żeśmy odeszli od słowa. Gdybyśmy się chcieli tym dzisiejszym słowem przejąć, to może byśmy musieli te różne nasze zwyczaje złożyć na ofierze, wyrżnąć to wszystko przy potoku Kiszon, żeby oczyścić Słowo Boże. Ile tego typu rzeczy jest? Nie? Ile mamy tych bożków, które adorujemy, które nie wiadomo skąd przyszły, z jakiego kultu, od jakiego Baala. I żyjemy według tego. Ile słów, które żyjemy w zwyczaju, które wprowadziliśmy do wspólnot, nie żyjemy Słowem Bożym, tylko właśnie, bo tak się żyje, bo tak się powinno, bo ja tak uważam, bo z tą siostrą nie da rady inaczej. Gdzie jest Słowo? Chrystus przyszedł, żeby to Słowo wypełnić i On był tym, który zmienił ten paradygmat Karmelu, że tam On stał się ofiarą. Tam On został zabity. Już nie zostali zabici jego wrogowie Jahwe przy potoku Kiszon. Ale tam On wydał krew.
On wypełnił to prawo, które doprowadzało do Chrystusa, nie potrafiło dać mocy do tego, żeby żyć inaczej. Chrystus przyniósł, wypełnił to prawo, dał życie. To jest nasz nowy Karmel. Tam się wypełniło. Słyszeliśmy tą zapowiedź, 12 godzina, gdzie szydził Eliasz z proroków. 12 godzina, kiedy został wywyższony na nowym Karmelu Jezus Chrystus i przeżył szyderstwo. Ale nie odpowiedział ogniem, nie odpowiedział krwią cudzą, ale krwią swoją. To jest to prawo, które on przyniósł i wypełnił to, czego nie był człowiek bez niego w stanie przeżyć. I to jest to słowo, które przychodzi do nas dzisiaj i szuka nas. Czy chcemy mieć tą gorliwość Eliasza, nowego Eliasza, w wypełnianiu tego słowa. Amen.